Statystyki policji nie pozostawiają złudzeń. Złodzieje tożsamości działają na coraz większą skalę. W 2015 roku oszuści niemal 12 tysięcy razy posłużyli się dokumentami innej osoby. Alarmująca jest nie tylko skala procederu, ale również coraz większa kreatywność przestępców. Oszuści podszywają się pod pracowników firm telekomunikacyjnych, kurierów, komorników, wnuczków, a nawet policję. Dodatkowo, jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, już co piąty Polak doświadczył negatywnych sytuacji związanych z utratą danych osobowych. Ich konsekwencją mogło być wykorzystanie skradzionej tożsamości w celach przestępczych. Mając na uwadze rosnącą skalę oszustw związanych z kradzieżą tożsamości, Biuro Informacji Kredytowej oraz Komenda Główna Policji uruchomiły ogólnopolską akcję edukacyjną Nieskradzione.pl. Celem akcji Nieskradzione.pl jest uświadomienie zagrożeń związanych z utratą tożsamości i wskazanie sposobów, jak ich uniknąć. Na stronie Nieskradzione.pl wskazujemy pułapki, które czyhają na naszą tożsamość oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Na przykład wyjaśniamy, jak postępować w przypadku utraty dowodu osobistego podczas urlopu za granicą. Zadaniem policji jest podjęcie kompleksowych i zdecydowanych działań, mających na celu ograniczenie skali kradzieży tożsamości, a w tym przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu trzech podstawowych zasad ochrony danych osobowych. Po pierwsze, nie udostępniajmy swoich dokumentów ani danych osobowych osobom nieuprawnionym. Po drugie, jeśli dokument został nam skradziony, zgłośmy to jak najszybciej na policję. Po trzecie, w przypadku kradzieży lub stwierdzenia utraty dokumentu, należy go natychmiast zastrzec. Na nieskradzione.pl znajdziemy poradniki dotyczące bezpieczeństwa zarówno dokumentów, jak i danych udostępnianych w internecie. Utrata dokumentów to nie tylko problemy formalne związane z koniecznością jego ponownego wyrobienia. To również ryzyko poniesienia strat finansowych w przypadku wykorzystania naszej tożsamości w celach przestępczych. Pamiętajmy, że jeśli stracimy dokument tożsamości, należy go jak najszybciej wyłączyć z obiegu. Wystarczy założyć bezpłatne konto w BIK, żeby w kryzysowej sytuacji online, jednym kliknięciem, bez konieczności pamiętania danych dokumentu, zastrzec ten dokument. Informacja trafi natychmiast do systemu Dokumenty Zastrzeżone i wszystkich banków w Polsce. Pamiętajmy, że najlepszym sposobem przeciwdziałania oszustwom jest świadoma ochrona dokumentów i danych osobowych. Więc jeśli tylko jakieś zdarzenie wzbudzi Twój niepokój, reaguj. Nie pozwól, aby ktoś żył Twoim życiem i na Twój rachunek. Sprawdź, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości na nieskradzione.pl.